Cześć wszystkim, Maciej, Retro Strefa, witam Was na kanale. Dzisiaj, prawda, chciałbym Wam pokazać konkretny, prawda, gadżet. Gadżet do konsoli Nintendo NES. Słuchajcie, wraz z Tomkiem, prawda, który prowadzimy wspólnie kanał Retro Strefa, zrobiliśmy dla Was właśnie ten materiał, tak, materiał na temat rękawicy Power Glove. Dokładnie, zakupiłem taki właśnie gadżet, prawda, do tej właśnie konsoli NES i krótko mówiąc, w tym materiale będzie zawarta ciekawostka, dużo, prawda, szczegółów na temat tej właśnie rękawicy, ale zanim do tego, prawda, przejdziemy, ja wam chciałbym jeszcze wam powiedzieć, prawda, po co ja kupiłem tą rękawicę. Od razu wam powiem, że tą rękawicę nie kupiłem, prawda, w zestawie, bo na eBayu, na stronie eBay, taka rękawica kosztuje no, z 200, prawda, funtów, około 200 funtów, prawda, trzeba dać za taką właśnie rękawicę. Ja zakupiłem tylko rękawicę plus do tego samą oryginalną instrukcję, dałem za to wszystko 70 funtów. Czy to działa? Nie testowałem tego, czy to działa, prawda? Mam możliwość, prawda, tutaj podłączenia, oczywiście podłączenia do konsoli, ale do tego potrzebuję tak samo tych czujników, takich czujników, żeby ta rękawica mogła działać, tak? Żebyśmy my mogli operować, prawda, tymi przyciskami. Powiem wam tak, zapraszam was do tego materiału, razem wspólnie, prawda, z Tomkiem ten materiał stworzyliśmy, mam nadzieję, że będzie wam się podobał, lecimy z tematem, parę zdjęć, trochę, prawda, filmików, prawda, wspólnie nagraliśmy do tego materiału, zapraszam do oglądania. Historia rękawicy Power Glove zaczyna się w 1981 roku. Pojawienie się i późniejsza dominacja Nintendo nastąpiły zaledwie kilka lat później. Tworząc rękawicę, chciano połączyć dwie rzeczy: muzykę i technologię. Wyobraź sobie, że grasz na gitarze powietrznej i słyszysz riffy na głośniku, lub bębniąc w powietrzu i słyszysz werble i talerze, czyli grasz. Taka była wizja. Jak jednak zrodziła się idea Power Glove? Oto co znaleźliśmy w opisie twórcy tego sprzętu i wykopaliśmy dla Was jako ciekawostkę. Padłem na pomysł rękawicy, mówi twórca, w której ruszasz palcami, aby grać akordy. Mój przyjaciel znał teorię muzyki i spodobał mu się ten pomysł, ale nie traktowałem tego poważnie aż do 1970 lub 1980 roku. Ale to nie wszystko, bowiem ciekawą rzeczą jest to, jak pierwsza rękawica została skonstruowana i z czego? Używając rękawicy ogrodniczej, lampek LED, lampek i szeregu dodatków ze sklepu z narzędziami, stworzyliśmy i mieliśmy działający prototyp czegoś, wspomina twórca. To była rękawica, w której zgięcia palców osoby noszącej przepuszczały pewną ilość światła przez rurki, co można było odczytać kodem. Złożyliśmy patent w 1982 roku na swoją rękawicę Data Glove, która miała optyczny czujnik zginania. Ciekawe jest to, że po chwili sprzęt został zauważony i już niedługo upomniała się o niego pewna firma. Twórcy jednak odrzucili sowitą ofertę pieniężną od Atari. To właśnie ta firma miała chrapkę na zakup praw. Odrzucili, gdyż uważali, że technologia może pójść dalej i może się wybić, ponieważ jest naprawdę innowacyjna. Jakiś czas później twórcy na festiwalu muzycznym na Uniwersytecie Stanford poznali Jarona Lanier'a, informatyka i filozofa uważanego za twórcę wirtualnej rzeczywistości. Lanier został niedawno wyróżniony w filmie dokumentalnym na Netflix, The Social Dilemma. Był on zafascynowany rękawicą, co popchnęło temat do przodu. Już 3 lata później, czyli w 1980 roku. Wyobrażali sobie oni wielkie rzeczy. Gry wideo były odległą myślą. Branża była prawie martwa. Około roku 1984, jak przewidywali, miało wszystko się ruszyć i naprawdę zmienić. I fakt, jak już wiemy z historii retro gamingu, niedługo miało się to zmienić, a Nintendo miało w zanadrzu asa w rękawie. Ale to temat na oddzielny materiał.